Słuchajcie, teraz zapraszam Was do ćwiczenia, które pozwoli nam przyjrzeć się różnym rodzajom motywatorów. Zobaczymy, co z jednej strony motywuje Was, jako osoby odpowiedzialne za organizację wolontariatu. Z drugiej strony chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Waszych podopiecznych, co może ich motywować, co może być dla nich tym impulsem, który powoduje, że chcą podejmować nowe wyzwania. A jak Ty sobie radzisz, kiedy przyjeżdżasz po całym tygodniu pracy do domu i tam jest jeszcze armia ludzi, jest żona, ale jest też, wiesz, czterech chłopaków, tak, i dwie dziewczyny. Jak Ty w poniedziałek potem się motywujesz, żeby wrócić znowu do pracy, skoro podejrzewam, że w weekend nie wypoczywasz tak naprawdę? Bez ściemy? Znaczy, bywają mi takie dni, kiedy budzę się, jest czwarta rano, bo na przykład jadę do Warszawy na szkolenie, żeby tam zdążyć na dziewiątą, jest czwarta rano, budzę się i mam wrażenie, że śniłem jakiś piękny sen, który przenosił mnie w jakieś rejony, na przykład jak byłem młodym chłopakiem, siedziałem nad brzegiem Dunajca z kolegami, to jest bardzo przyjemnie, na przykład wypić piwo. Ja się budzę i myślę sobie, co, to jest jakiś dziwny, nie mogę się o tym odnaleźć. Czasami myślę sobie, Boże, to jest Twoja rzeczywistość. W jakiś sposób, okej, okay, ja to wszystko spowodowałem, ale Ty dawałeś mi jakieś impulsy, żeby to robić. Mówię, daj mi siły. Ja nie mogę, nie daję rady. Proszę Ciebie, Panie Boże, o pomoc. I to jest taki fajny moment przebudzenia. Ja błogosławię te chwile, kiedy widzę, że nie daję rady, a jednocześnie gdzieś tam moja pycha jest utemperowana na tyle, żeby wołać o pomoc. Trudno jest o tym mówić. Natomiast no szczerze, jeżeli pytasz mnie o to, co mnie motywuje, to gdyby nie modlitwa, nie odwołanie się do Boga, to myślę, że to nie miałoby sensu. Pamiętacie, co jest ważne? Nie dzisiaj. Odkurzacz to bardziej poważna sprawa, dzisiaj go nie kupimy. Ty pamiętaj o kaszy dla Tereski. Ja kiedyś grałam na... Kupy, jak ty dajesz rady finansowo z tą gromadką? Tego pytania się obawiałem. Jako człowiek nie daję sobie rady z tym. Natomiast... No dzisiaj mogliśmy zrobić takie większe zakupy, ale nie zawsze tak jest. Każdy facet chce mieć takie poczucie, nie? Że to ja zarabiam na rodzinę, że to ja utrzymuję wszystkich, że to ja sobie z wszystkim daję radę. To uczucie, myślę, że towarzyszy każdemu facetowi. Tylko że sytuacja rodziny wielodzietnej powoduje, że z takiej czy z innej strony przychodzi coś, co temperuje takie myślenie. Ja myślę, że to jest wspólne odczucie wielu ojców, którzy mają dużo dzieci, że jest taki moment, kiedy widzisz, no nie daję rady. To jest dobry moment, żeby naprawdę popatrzeć, od kogo pochodzi życie. Współautorem każdego z chłopaków i dziewczyn w domu, wiesz, jest Pan Bóg. To są też Twoje dzieci, Panie Boże. Ja robię wszystko, co mogę, tak? Chodzę do pracy, przyjmuję zlecenia. Robię to wszystko, co każdy normalny facet w życiu. Natomiast dalej pojawia się działanie Pana Boga. My ocieraliśmy się o takie granice, że ja zapłaciłem rachunki i nie było już nic. I był taki moment, że dorobiłem klucz do skrzynki na listy, bo była w ogóle rozwalona. My nie mieliśmy już pieniędzy, wróciliśmy z jakiegoś spotkania we wspólnocie i zastanawialiśmy się, no jak będzie dalej. Ja otwieram po raz pierwszy tym kluczykiem skrzynkę i nie wierzę własnym oczom, bo ktoś do skrzynki wrzucił 1000 złotych. Kiedyś myślałem, że to się zdarza w jakichś bajkach. Traktuję to tak, może trochę jak dziecko, że Pan Bóg to widzi, że daje takie niespodzianki, takie prezenty. Kto zaniesie mamie kwiatek? Aha, tu. Przepraszam. Ej, dodać masło. Mata, jakby to tu kwiatek? Otworzysz? Daj. Ale nie, ja to po ludzku na pewno to jest nieodpowiedzialność, tylko że wydaje mi się, że jakby patrzeć po ludzku, to Maryja była mega nieodpowiedzialna. Jeżeli wierzę, że jest coś poza tym wszystkim, poza tym naszym realizowaniem się tutaj i jeżeli wierzę, że Pan Bóg to planuje, jeżeli On ma taką opcję, że chce, żeby się pojawiały kolejne osoby na świecie po to, żeby później dać im życie wieczne, szczęśliwe, no to ja nie będę mu w tym przeszkadzać tylko dlatego, że chcę, żeby moje dzieci się bawiły firmowymi zabawkami i chodziły w markowych ciuchach. Ale w perspektywie takiej, jaką ja widzę, jest to mega zdrowy rozsądek.
niebieskie są. To jest tata. Tata najbardziej lubi mamę i jej szarlotkę. To jestem ja, czyli Jonathan, i ja najbardziej lubię słodycze i sklejać modele. Antek najbardziej lubi lody, jeździć na rowerze, a Dominik najbardziej lubi bawić się żołnierzykami w bitwy. Franek najbardziej lubi bawić się w chowanego, Tereska jest jeszcze za mała, żeby coś lubić, Sara najbardziej lubi balony i lalki i coś słodkiego, a mama najbardziej lubi tatę. Ale rzuciła mi ona tatka. Weź się wszyscy na wód. Nie! Pan Bóg jest dla mnie totalnie wierny. Jest kimś, kto autentycznie uratował moje życie, uratował moje małżeństwo. Gdyby nie Pan Bóg, tego małżeństwa nie byłoby, nie byłoby tych dzieci. Jeśli ktoś pyta filozofa o dowód na istnienie Boga, to ja mogę powiedzieć, że ja mam swój własny dowód na istnienie Pana Boga. To jest moja rodzina, moje dzieci i że to wszystko jakoś funkcjonuje. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria.